Mamy tutaj dane cztery liczby, zapisane czterema różnymi kolorami. Naszym zadaniem jest wykonanie tych działań, które tutaj są na tych liczbach, a wynik mamy zapisać z użyciem notacji naukowej. No to zobaczmy, czy nam się to uda zrobić. No ale zachęcam cię, jak zwykle, do zatrzymania tworzenia filmu i podjęcia samodzielnej próby rozwiązania tego zadania, zanim zobaczysz rozwiązanie, które ja teraz zaprezentuję. No a ja zacząłbym od tego, żeby zapisać wszystkie liczby, które tutaj występują w postaci z użyciem notacji naukowej. A nie wszystkie są tak zapisane. Ta pierwsza liczba jest 4,6 razy 10 do potęgi 6. Jest zapisana z użyciem notacji naukowej. No ta druga liczba nie jest. Dlaczego? Dlatego, że notacja naukowa wymaga, żeby ten pierwszy czynnik był większy lub równy 1 i mniejszy niż 10. Na 2 dziesiąte to nie jest więcej niż 1. Więc żeby to poprawić, to napiszę, że to jest 2 razy 10 do potęgi minus pierwszej. 10 do minus pierwszej to jest 1 dziesiąta. 2 razy 1 10, to będzie 90, czyli to rzeczywiście jest inny sposób zapisania tej samej liczby. Tutaj w mianowniku mamy teraz liczbę 50 tysięcy, czyli to jest 5 razy 10 tysięcy. 5 razy 10 tysięcy, a 10 tysięcy to jest 10 do potęgi czwartej, czyli tę liczbę mogę zapisać równoważnie w takiej postaci, no a tę ostatnią przepiszę również bez zmian, bo ona już jest w postaci naukowej zapisana. To już mam to, co chciałem. Wszystkie liczby. Są w służbie notacji naukowej zapisane. No a teraz ja skorzystam z tego, że mnożenie liczb jest przemienne i łączne, więc mogę tutaj opuścić nawiasy, dowolnie pozamieniać kolejność tych czynników w liczniku i oddzielnie pozamieniać kolejność w mianowniku, żeby sobie tutaj troszkę uprościć rachunki. Czyli napiszę najpierw ten pierwszy czynnik 4,6 razy 2. Tutaj pilnuję kolorów, żeby widać było, który czynnik któremu odpowiada, no a potem te potęgi 10, czyli razy 10 do potęgi 6 i razy 10 do potęgi minus 1. Podobnie z w mianowniku, tutaj mam 5 razy 2,3 i później mam jeszcze potęgi 10, razy 10 do potęgi czwartej i razy 10 do potęgi minus drugiej. No i po co ja to tak zrobiłem? No po to, żeby tutaj teraz powymnażać najpierw te czynniki. Na przykład wymnożę te dwie liczby przez siebie. 4,6 razy 2 to będzie 8 i 1 i 2, czyli to będzie 9,2. Razy. No i teraz będę miał tutaj iloczyn tych dwóch czynników. 10 do 6 razy 10 do minus 1 to będzie 10. Do jakiej potęgi? Jak mam wyrażenia wykładnicze o tej samej podstawie, to to jest 10 do wykładnika, który jest sumą tych wykładników. Czyli muszę 6 dodać minus 1. 6 dodać minus 1 to jest 6. Odjąć 1, czyli jest 5, czyli to będzie 10 do 5. No i podobnie zrobię w mianowniku. Wezmę sobie. Najpierw wymnożę te dwie liczby 5 razy 2 i 30, 5 razy 2 to jest 10, 5 razy 30 to jest 1,5, 10 i 1,5 to będzie razem 11,5 razy no a tutaj mam znowu iloczyn dwóch takich czynników wykładniczych o tej samej podstawie, czyli to będzie znowu 10. Tylko trzeba wykładnik znaleźć. No i znowu muszę te wykładniki dodać. 4 dodać minus 2 to będzie po prostu 2. 10 do 2. No dobrze. No i teraz ja zapiszę to, może jeszcze raz przepiszę jako iloczyn dwóch ułamków. Że to jest 9,2 podzielone przez 11,5. No a tutaj mam 10 do 5. Podzielone przez 10 do 2. No i teraz wykonam to dzielenie oddzielnie i to dzielenie oddzielnie. To dzielenie tutaj, to może sobie wykonam tu pod kreskę gdzieś z boku, czyli mam 9,2 podzielić przez 11,5. Przećwiczę sobie dzielenie pod kreskę. No widać, że 9,2 podzielić przez 11,5 to jest to samo, co podzielić. 92 przez 115, no bo mogę tutaj licznik mianownik pomnożyć przez 10 i to będzie to samo No to liczmy no Tutaj mam 92 podzielić przez 115, widać, że 115 w 92 się nie zmieści ani razu, więc na pewno tutaj będziemy mieli 0 przecinek coś dalej, czyli tutaj sobie też jeszcze dopiszę 0 no i w 920 ile razy się mieści 115? So no nie wiem, tak bym zgadywał, że 8. Zobaczmy, czy się zmieści 8 razy. 8 razy 5 to jest 40, czyli będzie 0 i 4 w pamięci. 8 razy 1 to jest 8 i 4 w pamięci to jest 12, czyli 2 i 1 w pamięci. 8 razy 1 to jest 8, 1 w pamięci to jest 9. No tak się przypadkiem złożyło, że akurat po odjęciu zostanie nam 0. Czyli udało mi się to dokładnie podzielić. Że to będzie dokładnie ten ułamek równy 0,8. No a przez co muszę tutaj pomnożyć? Jaki będzie wynik tego dzielenia? No to będzie znowu 10 do jakiegoś wykładnika. Jak dzielę takie wyrażenia wykładnicze, to wykładniki muszę po prostu odjąć. Przy mnożeniu je dodaję, przy dzieleniu je odejmuję. 10 do piątej przez 10 do drugiej to będzie 10 do trzeciej, no bo 5 odjąć 2 to będzie 3. Inaczej można na to popatrzeć w ten sposób, że to jest mnożenie przez 10 do minus drugiej, czyli że 10 do 5 muszę pomnożyć przez 10 do minus drugiej i do piątki muszę dodać minus 2, więc zostaje 3. No i teraz zastanówmy się, czy ten wynik, który tutaj napisałem, jest już w postaci naukowej. No i widzimy, że nie jest, dlatego że ten czynnik, który tutaj mam na początku, jest mniejszy od jedynki. Inaczej mówiąc, nie mamy niezerowej cyfry przed przecinkiem, tylko mamy 0, więc musimy to jeszcze poprawić. No ja to teraz poprawię. Czyli muszę to pomnożyć przez 10. Napisać, że to jest 8. Przesunąć przecinek o jedno miejsce w prawo. Razy 10 do minus pierwszej, żeby to się zgadzało. Ta liczba i ta liczba to jest to, jest to samo. 8 dziesiątych, tak 8 razy 10 do minus pierwszej, czyli 8 razy 1 dziesiąta. No i tutaj jeszcze mnożę przez 10 do trzeciej tak jak było. No i teraz mogę ostatecznie napisać, że to jest 8 razy, no i tu mamy 10 do minus 1 z 10 do trzeciej, to będzie 10 do drugiej po dodaniu tych wykładników. A więc to jest ostateczny wynik naszego rachunku przedstawiony z użyciem notacji naukowej.